Rozmawiamy z Cezarym Samełko na 24 godziny przed twoim zawodowym debiutem. Jak do tego w ogóle doszło, że podpisałeś kontrakt z grupą Knockout Promotions, bo nie zapowiadało się na to, dosyć cicho o tym było i nagle kilkadziesiąt godzin przed galą dowiadujemy się, że będzie jeszcze jedna walka z udziałem czołowego polskiego amatora. To znaczy, to wszystko się wzięło z tego, że miałem kontakt z Arturem Szpilką. Powiedziałem mu o tym, w jakiej jestem sytuacji. Ja byłem w takiej sytuacji, że już myślałem, żeby kończyć z tym boksem, bo byłem za słaby na kadrę dla działaczy i trenerów. I Artur tam powiedział, co miał powiedzieć dla trenerów i mnie wzięli na jeden obóz, drugi i się spodobałem im. Czyli takie kwestie trochę finansowe, trochę polityki, tak? Tam się też wkradło? Tak, tak. Jestem najlepszym przykładem tego, jak polityka niszczy zawodnika. Tak. W amatorstwie. Ile treningów odbyłeś w gymie Knockout Promotions? Bo widziałem, że w Warszawie w tym tygodniu już trenowałeś. Byłeś też wcześniej trochę, czy teraz przyjechałeś dopiero? To znaczy wcześniej byłem w sierpniu na sparingach u Głowackiego, a teraz przyjechałem 2 tygodnie, już tu siedzę i trenuję cały czas. Jak ci się współpracuje z trenerem Fiodorem Łapinem, Pawłem Skrzeczem, Janem Sobierajem? Bardzo dobrze się współpracuje, nie mam żadnych zastrzeżeń do nikogo i dobrze jest. Wiesz coś o swoim jutrzejszym rywalu? Nic nie wiem. Nie wiem nic kompletnie. Wiem, że jest niższy ode mnie, co mi mniej pasuje, wolałbym, żeby był wyższy ode mnie, ale kogo jumbo i do przodu. Masz 19 lat, wcześniej przeszedłeś na zawodowstwo. Troszkę żałujesz, że żadnych takich dużych imprez typu olimpiady za czasów amatorskich nie udało ci się jednak zaliczyć? Tak. W polskim boksie amatorskim nie ma żadnych perspektyw, póki są ci ludzie, co są za władzą, bo idzie polityka zazwyczaj za tym wszystkim i jest bardzo trudno się dostać gdzieś wyżej, zdobywać punkty, bo zazwyczaj Polaków oszukują na międzynarodowych turniejach, a każdy później gada, że bokserzy są już słabi, a to nie jest tak, bo zazwyczaj jednemu wpadają punkty, a dla Polaka nie. Także niczego nie żałuję. Jakie masz oczekiwania przed tym jutrzejszym debiutem? Chciałbyś tak zacząć mocno, na przykład knockout w pierwszej rundzie, czy chciałbyś się bardziej oswoić, te 4 rundy, jak przeboksujesz, też nie będzie źle? Znaczy, mam zamiar pierwszą rundę się oswoić, a później zobaczymy. Co będzie, to będzie, ale forma nie jest najwyższa, ale jest wystarczająca na pewno. Dla tych kibiców, którzy jeszcze cię nie znają, bo na przykład z boksem amatorskim niezbyt się interesowali, mógłbyś troszkę przybliżyć, jak w ogóle trafiłeś do tej sztuki walki? To znaczy, mój wujek był trenerem i przyszedłem, jak miałem 11 lat. Przyszedłem raz na trening z kolegami, koledzy poszli, ja zostałem i tak zostało. Później przyjęli mnie do kadry, to miałem medale w Polsce i później 2 razy miałem srebro na Europy. W juniorach i w kadetach. W juniorach byłem na Mistrzostwach Świata i nigdy nie czułem się takim faworytem. A przegrałem 1-0 na maszynki z Niemcem, który stał non-stop za podwójną gardą. I na przykład na drugi dzień później już dawali ostrzeżenia, nie? Że się stoi za podwójną gardą, za pasywny boks. U mnie akurat tego nie było, co bym wygrał z nim na samych ostrzeżeniach. On w ogóle nie boksował, tylko stał za gardą. Nie? Fakt, miał mocną gardę, nie mogłem go rozbić, ale i tam mnie jakimś oczepnym musnął po głowie, po kasku i wszedł punkt i było 1-0 i nie mogłem nadrobić tego w ogóle. Miałeś, pomimo tego, że teraz akurat tak się złożyła sytuacja, że podpisałeś zawodowy kontrakt, to miałeś od jakiegoś czasu już gdzieś w głowie właśnie myśl, aby zadebiutować wśród profesjonalistów? Tak, no wcześniej myślałem o tym. W szczególności teraz, jak odrzucili mnie z kadry, nie? A nie miałem, przechodziłem z klubu do klubu, nie mogłem złapać formy i ciężko ogólnie się czułem. Do tego, no, werdykty nie były takie zawsze jak trzeba i trzeba było coś z tym robić. Pochodzisz z Mazur, będziesz teraz mieszkał na stałe w Warszawie, czy przyjeżdżał tutaj tylko, kiedy będziesz wiedział, że walczysz i na 2-3 tygodnie przed przyjeżdżasz do Knockout Gymu? To znaczy mam zamiar siedzieć tu jak najdłużej, żeby non-stop trenować, bo mam dużo braków.
ale chcę trenować, nie chcę siedzieć bezczynnie i się rozwijać dalej. Dopiero jeszcze młody jestem i dużo mogę wchłonąć, tak myślę. Jak ogólnie przyjęli cię koledzy w Knockout Promotions? Miałeś okazję toczyć już jakieś sparingi? Tak, sparingi miałem z Izu, z Ugunowym i... To znaczy tak, ja nie sparowałem dużo czasu, miałem ostatnią walkę w czerwcu, ale ogólnie nie było najgorzej, nie było źle, będzie coraz lepiej. Czujesz jakieś specjalne nerwy przed jutrzejszym zawodowym debiutem? Właśnie nie, nic nie czuję i nie wiem co jest, nie wiem, nic nie czuję, żadnych emocji. Dzięki wielkie i powodzenia jutro. Dzięki, pozdrawiam.